Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmiku omówimy sobie Sonofa Button. Dokładnie będziemy go parowali w Node-RED-zie razem, tak żeby uruchamiał po prostu lampę. Pokażę wam również, jak bezpośrednio w aplikacji Home Assistant wykryć, czy ten przycisk zmienił swoją pozycję. Dodamy sobie również obsługę tego przycisku bezpośrednio do Node-RED-a i wykonamy sobie przykładowe podłączenie, tak żeby po naciśnięciu przycisku zmieniał się status na przykład lampki w sypialni. Standardowo artykuł na ten temat również znajdziecie na blogu, link do blogu macie w opisie. Przejdźmy do ustawień w Home Assistancie. W tym celu naciskamy narzędzia deweloperskie, tutaj wpisujemy gwiazdkę i rozpoczynamy nasłuch. Teraz na przycisku naciskamy przycisk i widzimy, że tutaj nam się zmieniają pozycje. Zatrzymajmy na chwilę, ponieważ to jest od przycisku. Z tych informacji, które tutaj są, będzie nas interesowało to pole oraz pole command. W polu command mogą być trzy wartości: toggle, on lub off. Każda z tych wartości określa po kolei. Pierwsza, którą teraz widzicie, to jest jednokrotne naciśnięcie przycisku. Wartość on to jest dwukrotne naciśnięcie przycisku w szybkim czasie, a off to jest przytrzymanie przycisku dłużej niż 4 sekundy. Będzie to ważne w dalszej części tego poradnika. Przejdźmy do Node-RED-a i tutaj już mam przygotowane dla was podstawowe kafelki, które będziemy używać. W jaki sposób rozpoznać kafelki? To jest ważna informacja. Przykładowo, to jest lampa lewa. Jeżeli zmienię nazwę tej lampy, to będzie nam się tutaj wyświetlało jako lampa lewa. I teraz tak naprawdę nie wiemy, jakiego kafelka ja użyłem. O ile tutaj jest napisane, że to jest switch, to jego nazwę również mógłbym zmienić. Żeby rozpoznawać kafelki, a wspominam o tym, bo ja tak naprawdę na początku miałem duży z tym problem, to musimy patrzeć na znaczniki, które się znajdują na przykład na przodzie lub na końcu. Ten znacznik określa dokładnie to, co mamy po lewej stronie, czyli na przykład ten kafelek to jest Events All, a ten kafelek to jest Call Service. Jak widzimy, ikonki się tutaj zgadzają. Będziemy tutaj potrzebowali jeszcze jeden kafelek, czyli Debug. Od razu sobie go wysuńmy i zmieńmy również opcję. Debug to nic innego jak przesyłana informacja bezpośrednio z kafelka. Zróbmy sobie przykładowy podłączenie, przeładujmy naszego Node-RED-a i naciśnijmy teraz przycisk. Przycisk, jak słyszeliście, został naciśnięty i wyświetliła nam się tutaj wartość. Tej wartości tutaj zbytnio nie widzimy, ale widzimy, że coś się zmieniło. Żeby odczytać tą wartość, musimy sobie tutaj włączyć debug message i tutaj widzimy naszą wartość bezpośrednio odczytaną z przycisku. Możemy sobie tutaj wejść w events i w tym miejscu widzimy przycisk, który dokonał zmiany tej wartości oraz command, czyli czy to było pojedyncze naciśnięcie, czy podwójne. Usuńmy sobie tą informację. Debug również w tym miejscu już nam się nie przyda. Podłączymy go sobie później. Zobaczmy, jak wygląda zatem events all, które ja sobie tutaj wcześniej ustawiłem. Otwórzmy najpierw puste. Tutaj musimy wpisać event type. W moim wypadku i waszym będzie to ZHA event. Po wpisaniu tego typu eventu będą nam się wyświetlały wszystkie informacje, które będą przychodziły bezpośrednio do Home Assistanta. Nas w tym miejscu będzie interesowała jedna rzecz, czyli device I. W tym miejscu skopiujmy sobie ścieżkę do tego i jak widzicie, mam tutaj przygotowany switch. Otwórzmy sobie ten switch i tą ścieżkę, którą skopiowałem, wpiszemy w tym miejscu. Natomiast mamy tutaj dwa wyjścia, jak widzicie, są dwa znaczki i to są numery bezpośrednio od moich przycisków, które również przed chwilą mogliście widzieć w debugu. Ja mam dwa przyciski, dlatego mam dwa wyprowadzenia stąd. Jeżeli wy będziecie mieli jeden przycisk, to wystarczy wam jedno wyprowadzenie. Dajemy sobie done i ten kafelek możemy połączyć z tym drugim. I zobaczmy teraz, jakie wartości będzie zwracał nasz switch po naciśnięciu przycisku. Naciskam przycisk pierwszy
i wyświetliło nam się tutaj w debugu, czyli poszło to tą ścieżką. Natomiast teraz ja nacisnę drugi przycisk i jak widzimy poszło to ścieżką dolną. Zrobimy sobie tutaj podłączenie z kolejnym switchem i teraz omówmy ten switch. W tym switchu znajdują się wartości przycisków, czyli znajduje się tutaj wartość pojedynczego naciśnięcia, podwójnego naciśnięcia w szybkim tempie oraz przytrzymania. Czyli mamy wyprowadzone trzy ścieżki. Jeszcze Wam pokażę, w jaki sposób uzyskałem dostęp do tego, ponieważ to się znajduje dokładnie w tym miejscu. Zróbmy sobie znów deploy, naciśnijmy przycisk. OK, przycisk jest naciśnięty i tutaj mamy tą tabelkę ze zmianą statusu. Stąd sobie dokładnie robimy, kopiujemy ścieżkę i tą ścieżkę bezpośrednio wklejamy w tym miejscu. Natomiast nazwy przycisków możemy sobie albo skopiować stąd, albo po prostu ręcznie wpisać i cały zapisać. Jeszcze jedna rzecz mi się tutaj przypomniała, ponieważ debugów możemy mieć więcej i przykładowo podłączmy sobie to w ten sposób. I teraz chcielibyśmy na przykład, wcześniej raportowaliśmy sobie z tego miejsca, oczywiście tego debuga możemy usunąć, bo go nie potrzebujemy, ale możemy go na przykład potrzebować później i nie chcemy go na razie usuwać, a nie chcemy też, żeby nam raportował informacji. W tym celu możemy go sobie po prostu wyłączyć, przeładować i teraz informacji z tego debuga już nie będziemy dostawali w tej tabelce po prawej stronie. Naciśnijmy sobie teraz raz na przycisku i jak widzimy pojawił nam się wiadomość bezpośrednio z tego switcha. Teraz stworzyłem sobie trzy debugi i naciskamy raz i jak widzimy wyświetliła się nam informacja u góry, czyli tą ścieżką po prostu do tutaj dotarł. Jak naciśniemy dwa razy, to informacja pojawi nam się tutaj, a jak przytrzymamy, to jest uruchomiona ta ścieżka w dół. Czyli te debugi działają prawidłowo. OK, ale ja bym chciał, żeby u mnie przycisk uruchamiał lampy. Mam już skonfigurowaną, jak widzicie, lampę lewą. Podwójnym kliknięciem chciałbym uruchamiać lampę prawą i przytrzymując przycisk chciałbym wszystkie lampy wyłączać. Tutaj możemy dodać więcej niż jedną lampę, niż jedno urządzenie w sumie, bo możecie to zastosować do czegoś zupełnie innego. Wybieramy po prostu z listy urządzeń. I oczywiście zmieniamy tutaj serwis, czyli wybieramy tak naprawdę co on tutaj ma robić. Czy on ma włączyć, włączyć, wyłączyć, czy ma na przykład zmienić, czyli toggle. Akurat jeżeli chodzi o dwie lampy, to będzie to działało na zasadzie wyłączenia, ponieważ te dwie lampy będzie wyłączało równocześnie. Natomiast w przypadku lampy lewej i prawej musimy tutaj wybrać opcję zmiany, czyli jeżeli jest coś włączone, to po wykryciu sygnału on to wyłączy, a jeżeli jest coś wyłączone, to po wykryciu sygnału on to włączy. Moglibyśmy tutaj ustawić opcję turn on lub turn off, natomiast przycisk Sonoff Button działa w dosyć nietypowy sposób, bo nie jest to zwykły przycisk, tylko jest to bardziej pilot. I on zawsze tak jakby wyświetla nam, tak jak widzieliście zresztą, komunikat, że to jest włączone, czyli na przykład podwójne kliknięcie zawsze jest on, a przytrzymanie to jest off. Ale te trzy funkcje możemy wykorzystać zupełnie do czegoś innego. I ja właśnie w tym miejscu to tak zrobię. Teraz sobie podłączymy, czyli ten przycisk ja łączę bezpośrednio z lampą lewą. Podwójne kliknięcie będzie uruchamiało lampę prawą, a przytrzymanie przycisku będzie powodowało, że wszystkie lampy się wyłączą. Oczywiście analogicznie mamy również podpisany switch drugi. On działa na dokładnie tej samej zasadzie. I teraz tak, albo możemy sobie skopiować te trzy lampy, które tutaj widzieliście, z tym, że prawą damy sobie do góry, a lewą trochę w dół, ze względu na to, że przycisk będzie po drugiej stronie łóżka. I pojedyncze kliknięcie będzie tym razem uruchamiało lampę prawą zamiast lewej. Podwójne kliknięcie będzie uruchamiało lampę lewą.
a przytrzymanie będzie uruchamiało, wyłączało lampę lewą i prawą. Możemy to oczywiście w ten sposób zrobić. Natomiast możemy to trochę brzydziej zrobić, przynajmniej dla oka, ale równie funkcjonalnie, czyli podłączymy sobie bezpośrednio do tego. Czyli pierwsza linia idzie do góry, do środka, druga linia idzie do góry, bo tutaj musimy zamienić, a trzecia linia łączy się bezpośrednio tak jak w tym, czyli do wyłączeń. I ten schemat dokładnie działa tak samo jak ten, który mieliśmy poniżej, czyli ten rozbudowany o kolejne urządzenia końcowe. Całość sobie przeładujmy i zobaczmy bezpośrednio jak to wygląda. Czyli mamy tutaj sypialnię, ja sobie naciskam pojedynczo przycisk. Teraz nacisnę dwa razy szybko. Jak widzicie, uruchomiła się druga lampa. Pojedynczym kliknięciem możemy wyłączyć pierwszą lampę, a podwójnym drugą. Włączmy sobie pierwszą lampę, włączmy drugą lampę i teraz przytrzymajmy przycisk. I obie lampy się wyłączyły. Oczywiście, ten przycisk mogę zamienić na drugi przycisk. I teraz naciśnijmy raz, uruchamia się lampa na dole, naciśnijmy dwa razy, uruchamia się druga lampa, no i przytrzymanie spowoduje, że całość się wyłączy. Mam nadzieję, że taki tutorial do Sonoffa się Wam przyda, a my się widzimy za tydzień o 20:00. Do zobaczenia.